śniadaniowy, czyli ostatni trening przed kopcem. Przygotowaliśmy niespodziankę małą, dlatego małe opóźnienie, także wybaczcie, bo też pracowaliśmy od 8 rano dzisiaj. Bierzemy wszystko, biegniemy do parku, gdzie będzie pit stop i cała impreza pod tytułem bieg śniadaniowy i ostatni trening do trzech kopców. Ok, wszystko bierzemy z sobą, rowery, jakieś plecaki, bo tam będzie miał się ktoś tym zaopiekować. A co będziemy dzisiaj na treningu robić, powiem tam. Tak zwykle mówię, jakbym powiedział teraz, to część mi poszła do dół. Słuchajcie, trening dzisiaj jest specyficzny, dlatego że jest ukoronowaniem naszych wielomiesięcznych, a na pewno wakacyjnych przygotowań do biegu trzech kopców. Bieg trzech kopców jest biegiem specyficznym. To, co dzisiaj chcemy przetrenować, to jest bieganie po różnej nawierzchni. Patrzcie, co jest na biegu kopców. Startujemy na łące i jest potężny zbieg po kamieniach. Wpadamy na asfalt, płasko nad Wisłą, podbieg na sikornik, karkołomny zbieg z sikornika, podbieg tych trawiastych i ziemnych ścieżkach pod zoo. Znowu wpadamy na asfalt, troszkę w dół koło zoo i ostatni podbieg, a w koło ostatniego kopca Piłsudskiego jest shooter. Tak? I to wszystko wasze nogi, wasz układ motoryczny ma wytrzymać. Do tego trzeba być przygotowanym. I dzisiaj właśnie przygotowaliśmy dla was trening o zmiennej nawierzchni. To jest to po to, żebyście tydzień przed przetrenowali sobie czucie to przy zmianie nawierzchni. Czyli biegnę po miękkiej trawie i wpadam na twardy asfalt. Organizm nie trenujący w takich warunkach odczuwa to jako dyskomfort. A każdy dyskomfort w czasie wysiłku powoduje to, że wynik jest gorszy. I dlatego chcemy was wyciągnąć na bieganie przełajów, bieganie po miękkim, po korzeniach, a nie tylko po asfalcie. To jest właśnie biegu trzech kopców. Będą korzenie i co? Nieprzygotowany, wpada na śliski korzeń, potknie się, przewróci, kontuzja gotowa. Nie jesteście przygotowani do biegania, nie trenujecie, w większości z was, chociaż nie wszyscy, nie trenujecie po miękkim nawierzchni, gdzie całkowicie inna motoryka jest. I później, jeśli trenuje się na miękkim, a wyjdzie się na asfalt, o wiele łatwiej i szybciej jest się poprawiać. Dzisiaj sobie to potrenujemy. Trening będzie polegał, tak jak Grzesiek Sudo opisał, 10 razy pętla 600 metrów. 600 metrów jest około 2 minut wysiłku do 3 minut wysiłku dla was. Chcę, żebyście dobiegali w drugim zakresie dzisiaj, a tylko ostatnie 200 metrów, które jest cały czas pod górę, macie przyspieszać. Czyli tak jak na biegu trzech kopców. Mnie nie interesuje was podbieg na Alei Waszyngtona, bo tam wszyscy będą jako tako lecieć. Mnie interesuje wasz finish po zbiegnięciu z zoo. Jeśli ktoś ma wtedy siłę, to znaczy, że dobrze rozłożył siły i jest dobrze przygotowany do biegu trzech kopców. Jeśli wy nie jesteście w stanie na ostatnim podbiegu przyspieszyć, a na szutrze w koło kopca, jeśli on jest, bo nie byłem tam dwa lata, nie jesteście w stanie szybko finiszować, tylko na tak zwanych ostatnich oparach jedziecie, toście źle dobrali rozkład sił. Trzeba po prostu o tym myśleć, wiedzieć i być do tego przygotowanym. Dzisiaj będziemy to trenować, czyli ten odcinek 600 metrowy, jedną pętelkę bardzo ładnie oznaczoną, biegniemy sobie w miarę szybko, ale nie na fulla, po to, żeby ostatnie 200 metrów, które jest najbardziej takie górzyste, być w stanie przyspieszyć. Ok? Przebiegniemy sobie 2-3 razy tą pętę na rozgrzewkę, żeby zobaczyć wszystkie niuanse tej trasy. Specjalnie wyznaczona troszkę taka trudna, kręta, po kretowiskach, po to, żebyście właśnie dzisiaj przetrenowali tą zmienną nawierzchnię. Chcę, żebyście biegali nie w grupie, tylko każdy pojedynczo, po 2-3 osoby się dobrać. Najważniejsze to, żeby widzieć przed sobą 2-3 metry, żeby widzieć ten korzeń, umieć zareagować, a nie patrzeć w plecy i za chwilę łapę kontuzję. Jeśli dzisiaj będziecie biegać to szybko, to możecie sobie zrobić krzywdę i nie dojdziecie do pełnej sprawności za tydzień. Czyli dzisiaj trzeba biegać z głową. Zresztą każdy trening to nie to, że wychodzę i hurra, ile fabryka dała dzisiaj, tylko trzeba myśleć, po co trenuję, jaki jest mój cel, jaki jest cel treningu, a co jest najważniejsze? Zawody. Ja mam biegać szybko na zawodach, a nie na treningu. Nas jako trenerów nie interesuje trening, to jest tylko środek do tego, żeby szybko biegać na zawodach. Także dzisiaj cały czas my tu jesteśmy, Asia Gradek, Mała Czarna, Konrad Rębiarz, pytajcie się co, gdzie, jak to zrobić. Cały czas jesteśmy po to, żeby wam doradzać. Idziemy teraz wspólnie na rozgrzewkę i później przebiegamy tutaj po rozgrzewce i będziemy biegać 10 razy pętle. Z przerwą 2-3 minuty. Tutaj chodzimy, korzystamy z napojów, z wody, z izotoników. Są jakieś żele, można sobie przetestować. A po treningu
Wszystkich zapraszamy na śniadanie. Dzięki naszym sponsorom, Lewiatanowi, mamy full wypas. Oprócz mięsa jest wszystko. Śniadanie dietetyczne, także zapraszam później wszystkich na śniadanie, na piknik. Przebierzcie się w suche rzeczy, będziemy rozmawiać o sporcie, kto jakie ma plany i tak dalej. Fajna niedziela na sportowo. Ok? Wszystko gotowe. Idziemy na rozgrzewkę. Dziękuję.